Jonas przebił się jednak Iżi. Jaroszik przed nim, Ibrahim Tol, ciągle Jaroszik! I gol! Iżi Jaroszik po indywidualnej akcji w 81 minucie daje prowadzenie The Boys. Zupełnie niespodziewane zakończenie, czy też nie jeszcze tego spotkania, bo to jest 82 minuta, ale czyżby znowu Celtic w ostatnim okresie meczu zapewnił sobie zwycięstwo? Iżi Jaroszik. Skozowała ta piłka tuż przed interweniującym Craigiem Gordonem i zaskoczyła bramkarza reprezentacji Szkocji. Iżi Jaroszik. Celtic prowadzi na Tynecastle. 2-1.